Skoro na zegarach po 14 znak to, że w telewizji w Polsce.pl rozpoczynamy Studio Polaków. Jedyny taki program we wszystkich możliwych telewizjach w Polsce tylko we w Polsce.pl. Jak wziąć w nim udział, to bardzo proste, ale może nie wszyscy o tym już wiedzą, może niektórzy dopiero się do nas dołączają, więc uprzejmie przypominamy. Jak wysłać zgłoszenie do programu Studio Polaków? Jeśli masz system Android, kliknij w aplikację sklep Play. Jeśli masz iPhone, kliknij w aplikację App Store. Wyszukaj Studio Polaków, kliknij i pobierz aplikację. Kliknij i otwórz aplikację. Zaakceptuj wysyłanie powiadomień. Kliknij w menu. Zaloguj się lub zarejestruj się. Po zalogowaniu, wybierz dziennikarza z prezentowanej listy w aplikacji, z którym chcesz prowadzić rozmowę na żywo w telewizji. Wpisz temat rozmowy z wybranym dziennikarzem. Zapoznaj się i zaakceptuj regulamin aplikacji. Wyślij zgłoszenie. W wyznaczonym terminie Twojej rozmowy z dziennikarzem zaloguj się w aplikacji i oczekuj na połączenie ze studia telewizji w polsce.pl I tak tu sobie właśnie siedzę. Ja i oczekuję na połączenie z kimś z Państwa, bo takie zgłoszenia mieliśmy na dzień dzisiejszy. Na razie nie możemy się coś do Państwa dodzwonić, odzwaniając. Więc jeśli Państwo, którzy się zgłosili, są przy swoich urządzeniach, niech będą pewni, że mają aktywną, włączoną aplikację, są w niej zalogowania a wtedy będziemy mogli sobie porozmawiać. Czekając na Państwa, zerkniemy do prasy prasy nie tylko dzisiejszej, ale też tej. Którą warto czytać i we wtorki, i w poniedziałki i do niedzieli, a czytać jest co oczywiście w tygodniku Sieci nasz temat okładkowy o tym jak wszyscy chcą dopaść dudę stawka większa niż prezydentura kto wygra w maju zdobędzie władzę na długo poznaliśmy strategie głównych kandydatów piszemy o tym razem z Marcinem Wikłą specjalny dodatek historyczny mamy też w tym wydaniu tygodnika Sieci ciekawą rozmowę Marcina Fiołka z posłem Konfederacji Krzysztofem Bosakiem który mówi czy jest prorosyjski a także mocny tekst Doroty Łosiewicz. O tym, że aborcja wcale nie jest ok, z przytoczeniem naprawdę wstrząsających historii. Nawiązując do okładkowego tematu tego wydania, tygodnika sieci. Pozwolę sobie zacytować początek naszego z Marcinem Wikłą tekstu. To wynik wyborów prezydenckich określi, czy prawo i sprawiedliwość będzie mogło nadal rządzić. Gdyby Andrzej Duda przegrał, mogłoby to oznaczać schyłek partii Jarosława Kaczyńskiego. Wpis jest tego świadomość, tym bardziej, że nieoficjalny wyścig do pałacu rozpoczął się już na dobre. Obóz dobrej zmiany traktuje go niemalże jak grę o życie. I rzeczywiście, z takimi głosami licznymi z wielu ust parlamentarnych, Przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości spotkaliśmy się przygotowując ten materiał. To rzeczywiście jest bój o życie, bo jest taka świadomość w partii, że jeśli przegrane zostałyby przez Andrzeja Dudę wybory, zwyciężyłby któryś z kandydatów opozycji w wyborach prezydenckich, no to wtedy właściwie wszystkie scenariusze są na stole, łącznie z tym najbardziej niebezpiecznym dla obozu rządzącego, czyli jednym, drugim, trzecim, kolejnymi wetami nowego prezydenta. A w konsekwencji być może doprowadzeniem do rozwiązania parlamentu i wtedy nowymi wyborami parlamentarnymi do których Prawo i Sprawiedliwość przystępowałoby z pozycji przegranego ostatnich wyborów prezydenckich a to oczywiście scenariusz niezwykle Ryzykowny. To z jednej strony mamy więc tę świadomość i takie wspólne granie na Andrzeja Dudę całego obozu Zjednoczonej Prawicy, a z drugiej strony mamy przygotowania wszystkich ewentualnych jego kontrkandydatów. Na razie nazwisko kontrkandydata znamy jedno. Nikt więcej się nie zgłosił poza Władysławem Kośniakiem Kamyszem. Jeden z posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej, Piotr Zgorzelski, powiedział nam nawet no w takich słowach może nie do końca parlamentarnych, że. Tak zwany efekt pierwszeństwa już mają ludowcy obsikany. Bardzo przepraszam, ale to jego słowa. Wystartowali jako pierwsi, zgłosili swojego kandydata no i w zasadzie już można powiedzieć, że rozpoczął on kampanię. Z takimi słowami się spotkaliśmy ze strony polityków PSL, gdy im przypomnieliśmy, że kampanii to jeszcze nie wolno prowadzić, bo nie jest znana data wyborów prezydenckich, a więc. Zabronione jest agitowanie, no to usłyszeliśmy, że Władysław Kosiniak-Kamysz jeździ po prostu w teren i wykonuje obowiązki poselskie, tak jak pan prezydent Andrzej Duda wykonuje obowiązki prezydenckie, spotykając się z narodem, z mieszkańcami wsłuchując się w ich głos. Ludowcy więc już prowadzą kampanię prezydencką, natomiast w największej partii opozycyjnej platformie obywatelskiej koalicji obywatelskiej trwa. Trwa taki pozorowany rozbieg przed prawyborami. Mówię pozorowany, ponieważ do tych prawyborów to na razie mamy tylko jedną kandydatkę, i wszystko wskazuje na to, że to ona, Małgorzata Kidawa-Błońska, będzie bić się o pałac prezydencki z ramienia Platformy Obywatelskiej. Więcej na ten temat w tygodniku sieci. W tekście Stawka Większa niż Pałac, bo ona rzeczywiście jest dużo większa niż Pałac. A o tym, jak rozpoczyna się ta kadencja Sejmu, pisze Marcin Fijołek w artykule Małe i Duże Roszady Przywiejskiej. Mamy też tekst Jana Rokity o łamigłówkach nowego rządu, o tym, że drugi gabinet Mateusza Morawieckiego nie przynosi głębszych zmian w, na fotelach ministerialnych. Za to podejmuje ciekawą reformę samej struktury rządzenia, i o tejże reformie pisze Jan Rokita. O krajobrazie po Donaldzie Tusku, Profesor, który przez kilka lat był takim żelaznym kandydatem na kandydata opozycji w wyborach prezydenckich pisze Stanisław Janecki, a dalej między innymi o Polsce na dobrej drodze wywiad Jacka Karnowskiego z Markiem Wróblem Prezesem Fundacji Republikańskiej Te i wiele, wiele innych naprawdę wartych. Przeczytania artykułów w tygodniku sieci. Maja narbut o aferze w teatrze Bagatela, aferze z molestowaniem seksualnym. I mogłem tak Państwu kartkować i kartkować. O, o bardzo ciekawym przyznaniu się. Właśnie ta sprawa jakoś tak przemknęła przez media gdzieś na bocznych bocznych. szpaltach, można powiedzieć, w, w ostatnich dniach, kilka, kilkanaście dni temu, po tym jak. Kanadyjski teoretyk gender Christopher Damit na łamach francuskiego tygodnika Le Point przyznał się, że fałszował badania, które miały potwierdzać teorię płci społecznej. To szokujące wyznanie tego naukowca, czy też pseudonaukowca, jak już teraz mamy prawo o nim mówić, a podsumowuje to Marzyna Nykiel w artykule o niebezpiecznej pseudonauce i zadaje pytanie, czy dziedzina zbudowana na fałszywych badaniach ma prawo do naukowego szacunku. Czas rozprawić się z ideologią gender i odkryć jej prawdziwą, Cel. No, chyba do naukowego szacunku za bardzo prawa mieć nie powinna, chociaż niektórzy ważni politycy w Polsce, łącznie z wicepremierami, bardzo chcą jej to prawo dawać. A mam tu na myśli oczywiście wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Co w dzisiejszych dziennikach, drodzy Państwo, zajrzymy sobie na pierwsze strony, żeby zobaczyć, o czym piszą gazety. Trochę wczorajsze już jak to bywa w przypadku. Dzienników. Dziennik Gazeta Prawna o aferze na SGGW. Zginął laptop. SGGW może stracić miliony, bo tysiące osób rozważają złożenie pozwu przeciwko Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Chcą się ubiegać o zadośćuczynienie po tym jak z uczelni zniknął laptop, na którym przechowywano szczegółowe dane wszystkich kandydatów na studentów. Jak to jest możliwe, że tak bardzo niezabezpieczone były te dane i jak wiele może to kosztować jedną z najważniejszych warszawskich uczelni wyższych. O tym dziennik Gazeta Prawna na stronie pierwszej. I tutaj jeszcze kolejna ciekawa, ważna rzecz, myślę, że ważna dla wszystkich mieszkańców sporych miast, które to miasta tną wydatki na inwestycje. Jak czytamy, brakuje pieniędzy na rozwój. Na, tych, na tym cięciu ucierpią przede wszystkim drogi i miejskie obiekty, na przykład sportowe. 10 metropolii, które wziął, pod lupę dziennik Gazeta Prawna. Planuje wydać w przyszłym roku na ten cel aż o 680 milionów złotych mniej niż w obecnym, co oznacza spadek o 7,8 a więc sporo. Prezydenci już informują mieszkańców, jakich konkretnie przedsięwzięć nie zrealizują w przyszłym roku, albo które wpiszą na listy rezerwowe. Dla przykładu w Warszawie będzie to obwodnica śródmiejska, zaś w Bydgoszczy nie powstaną nowe baseny. I czy rzeczywiście jest aż tak źle, z finansami samorządów, że trzeba wszystko ciąć? Jak czytamy dalej w zapowiedzi? tego tekstu, bo jego rozwinięcie w środku numeru, czytamy tak, choć faktem jest, że z roku na rok dochody samorządów rosną, to tempo tego wzrostu jest zbyt niskie w stosunku do gwałtownie rosnących wydatków, jest to związane m.in. z coraz wyższymi cenami usług budowlanych energii, czy wzrostem pensji minimalnych. Za wzrost dochodów gmin, ale tylko na papierze odpowiedzialny jest po części program Rodzina 500+, choć finansowany jest on przez rząd, to pieniądze z dotacji księgowane są w lokalnych budżetach. No ale prawda jest taka, że rzeczywiście samorządy mają przecież z roku na rok coraz więcej pieniędzy. i Być może należałoby postawić pytanie, które dziś stawiał widziałem Michał Karnowski, przywołuje jego zdanie, bo to nie jest moja autorska koncepcja, dlaczego samorządy nie zastanawiają się nad tym, gdzie pieniądze, Którędy im wypływają. Dlaczego nie słyszymy o o jakichś nie tyle cięciach, co poszukiwaniach tych luk, tak jak robił to rząd Beaty Szydło Mateusza Morawieckiego uszczelniając chociażby lukę podatkową. Dlaczego nie ma tego w samorządach? Dlaczego nikt nie prowadzi tam z ramienia samorządów, władz lokalnych, jakiegoś poważniejszego programu walki z korupcją? Rzeczywiście nikt się chyba nad tym nie zastanawia. Te pieniądze są po prostu od tak sobie wydawane i wydaje, że ci gospodarze niespecjalnie się tak na co dzień przyjmują dopiero, gdy przychodzi co do czegoś się okazuje, że wydatki muszą rosnąć, to wtedy szuka się kozła ofiarnego, no a najlepiej, żeby był nim ktoś inny nie my, czyli w tym przypadku rząd. Rzeczpospolita. W Rzeczpospolitej dziś o tym, że trudniej o zasiłek z ZUS, bo pieniądze za czas choroby dostaniemy dopiero po 90 dniach pracy na etacie. I 180 dniach prowadzenia biznesu. No nie jest to zbyt przyjemna perspektywa. I sondaż w Rzeczpospolitej. Jak ocenia pan Pani decyzję Donalda Tuska o rezygnacji z kandydowania w wyborach prezydenckich? Zapytała. Rzeczpospolita, właściwie Ibris na zlecenie Rzepy. No i widzimy ten, to czerwone półkole, nieco tylko niepełne, nieco bo 49% badanych dobrze ocenia, a właściwie zdecydowanie dobrze ocenia decyzję Tuska, że nie ma co się pchać do pałacu prezydenckiego. Jeśli do tego dołożymy 24% oceniających raczej dobrze tę decyzję, no to się okaże, że blisko 3 czwarte Polaków wcale nie chciało, żeby Donald Tusk wcielał się w. W rolę zbawiciela polskiej opozycji. Co tam w gazecie wyborczej? O rekordowym długu, rekordowych długach szpitali. Zadłużenie szpitali sięga już 14 miliardów. I według gazety jest to największa kwota w historii szczegółowych danych Ministerstwo Zdrowia jednak nie publikuje zobaczymy co odpowie na ten tekst Ministerstwo Zdrowia bo rzeczywiście jest to również w Sejmie dziś jeden z gorętszych tematów w czasie debaty trwającej jeszcze po ekspoze premiera Mateusza Morawieckiego zwraca na to uwagę lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podnosił dokładnie te argumenty które gazeta wyborcza mu dziś podsuflowała na swojej w pierwszej stronie, co w tabloidach czy coś ciekawego związanego z polityką? Bo tutaj chyba nie za bardzo, w fakcie, więc sobie odłożymy dalej. Natomiast Gazeta Polska codziennie wraca do celebrytów, którym wolno więcej i pisze o skandalu. Bo rzeczywiście trudno to inaczej nazwać to, co orzekł sąd w sprawie tego. Uśmiechniętego chyba mimo wszystko pana. Sąd okręgowy w Warszawie, przypomnijmy, zdecydował, że Piotr Najszczup nie poniesie żadnych konsekwencji za potrącenie 77-letniej kobiety na pasach i uwolnił go od wszelkich zarzutów. Do wypadku doszło w 2017 roku, wówczas dziennikarz nie posiadał prawa jazdy, a pojazd, którym się poruszał, nie miał ważnych badań technicznych ani ubezpieczenia OC. Tak to jest, drodzy Państwo. Jak się wchodzi na pasy, to trzeba uważać, bo. Mogą Państwo być winni tego, że samochód was potrąci. Premier zapowiadał dziś w ekspoze zmiany w przepisach dotyczące pierwszeństwa. Wejścia na jezdnię, nawet pieszych, którzy się dopiero zbliżają do pasów, i bardzo słusznie oczywiście. No ale nie powinno być tak, że musimy łamać sobie głowy, jak zmienić przepisy, żeby sądy nie, może, nie mogły wydawać się tak absurdalnych i skandalicznych, bo tak to trzeba nazwać, wyroków. Nie wiem, czy sąd przeprosił pana Piotra na Najszczuba, ale ten wyrok to w zasadzie jak przeprosiny dla niego. Brakuje jeszcze, żeby również Kamila Durczoka jakiś sąd pogłaskał po głowie. Przeprosił i wyraził ubolewanie, że musi cierpieć za swoją jazdę po pijaku. Studio Polaków to być miało. Może będzie następnym razem z prawdziwego zdarzenia. Po 14 zapraszamy codziennie. Ściągajcie Państwo tę aplikację i korzystajcie z niej. E Warto. Jedyny taki program w Polsce. A za chwilę gorące pytania w telewizji w polsce.pl. Zapraszam już za moment.